Dzień dobry, Radio Głowy, pan Ciechan wita państwa serdecznie na tym kanale. Sezon ogórkowy, czyli o czym mówić, kiedy nie wiadomo o czym mówić, bo w zasadzie nie ma o czym mówić. Zdarzają się takie sytuacje, rzeczywiście, nie tylko w radiu, dlatego że szukając również pomysłów na kanał YouTube'owy, zderzam się czasem ze ścianą, o czym by tutaj. No więc dzisiaj rada dla wszystkich, którzy chcą coś powiedzieć, ale nie wiedzą co, ale czują imperatyw wewnętrzny. Ja muszę coś powiedzieć, tylko nie wiem co. Dzień dobry. Sezon ogórkowy jest wtedy, kiedy nic się nie dzieje, kompletnie nie ma o czym mówić, to najczęściej ma miejsce w wakacje. Nie ma obradów Sejmu, bo mają wolne, czyli politycznie nie ma za bardzo o czym jechać. Wszyscy wyjeżdżają na urlopy, czyli w zasadzie nic się nie dzieje. No i o czym tu gadać, bo program trzeba zrobić, bo przecież pieniądze za to bierzemy, mniejsze lub większe, no i przełożony oczekuje, że przyjdzie, ten będzie mówił mądre rzeczy i sezon ogórkowy nie będzie mu straszny. Staropolskie mądre przysłowie mówi, że tematy leżą na ulicy. I co to znaczy, że tematy leżą na ulicy? I ja to teraz państwu będę tłumaczył i objaśniał. Dlatego, że rzeczywiście wejście w radio, czy też film na YouTube można nagrać tak naprawdę o byle czym. Pytanie, czy to będzie ciekawe. Co zrobić, żeby to było ciekawe? Lekcja numer jeden, której udzielono mi, kiedy pojawiłem się w dużej komercyjnej stacji. Udzielił mi tej lekcji Maciek, ojciec techniczny, wspaniały człowiek o ogromnej wiedzy, który odpowiadał za technikę de facto w radiu, natomiast myślę, że doświadczeniem pokonywał wszystkich prezenterzy i prezenterów radiowych, z którymi miał do czynienia. I teraz uwaga, czego się dowiedziałem od Maćka. Najważniejsza lekcja dotycząca mówienia. Kiedy nie masz nic do powiedzenia, to po prostu nic nie mów. Kiedy przyszedłem na program po raz pierwszy, nie bardzo wiedziałem o co chodzi, nie bardzo wiedziałem ile mam wejść w godzinie, czy mam grać po jednym utworze i tam robić wejścia, czy mam cały czas gadać, czy też, nie wiem, po jednym, co dwa, co trzy, a w zasadzie może raz w godzinie tylko. W odpowiedzi usłyszałem, no stary, jak nie masz nic do powiedzenia, to po prostu nic nie mów. I bardzo sobie tę radę wziąłem do serca, do tego stopnia, że staram się przekazywać ją każdemu, z kim rozmawiam, kto pyta mnie o zdanie. Dlaczego to jest ważne? No bo jeżeli mamy odstraszyć naszego widza albo słuchacza, bełkocząc bzdury, to lepiej w tym radiu nie powiedzieć nic, tylko zagrać utwór, który jest mniejsza szansa, że kogoś wystraszy, bo albo ktoś go zna, albo ktoś się tym utworem zainteresuje. A jak zaczniemy gadać na siłę jakieś pierdoły, po prostu, na przykład co mi się dzisiaj przytrafiło, to mało ludzi interesuje, co się prezenterowi przytrafiło w drodze do pracy. Bardzo mało ludzi interesuje, co prezenterzyna sądzi na jakiś dany temat, bo uwaga, ego takiego prezentera, jak ja, zakłada, że ja jestem interesującą osobą, bo przecież ja siedzę i mówię do tego mikrofonu, jestem ciekawym człowiekiem. Więc ludzi na pewno interesuje, co ja mam do powiedzenia. Nic bardziej mylnego, ludzie mają to gdzieś, dlatego że jesteś no-name'em dla nich, jesteś kolegą, którego wpuścili na chwilę do swojego samochodu, wracając do domu i raczej woleliby się od tego kolegi czegoś fajnego dowiedzieć, a nie posłuchać o tym, że kupił sobie dzisiaj buty i są za małe i musi iść je oddać, bo to nie jest ciekawa historia. To jest ciekawa historia, gdyby ją opowiedziała, nie wiem, Madonna, gdyby ją opowiedział Mick Jagger, gdyby ją opowiedziała osoba o takim nazwisku, że każdy się tym przejmie. O Boże, Mick Jagger ma za małe buty. Natomiast jak pan Ciechański zacznie takie głupoty w radiu opowiadać, to ludzie po prostu zmienią stację, bo nikogo to nie obchodzi. Jest to bardzo trudne do wytłumaczenia wielu ludziom, że nie są autorytetami, tylko są po prostu wyrobnikami w radiu i mają robić coś ciekawego, a nie opowiadać o swoim życiu. Jest bardzo mało ludzi, znam dwie czy trzy takie osoby, które potrafią opowiedzieć o tym, że jedzą bułkę z serem i to będzie ciekawe. Potrafią opowiedzieć o tym, na jakim taborecie właśnie siedzą, nagrywając program i przez dwie minuty człowiek słucha z otwartą gębą, jak to się ładnie po polsku mówi. Ale takich ludzi jest na tyle mało, że proszę nie brać z nich przykładu. Znaczy inaczej, proszę brać z nich przykład, ale nie próbować ich naśladować, dopóki nie opanujecie warsztatu w stopniu mistrzowskim. Ja nie umiem gadać o niczym i nie jest to specjalną tajemnicą, to też nie próbuję gadać o niczym. Jak sobie poradzić właśnie w tej sytuacji? Przychodzę do tego radia i nie bardzo mam co powiedzieć, no o sobie mam nie gadać, bo to nikogo nie obchodzi, to co tu zrobić, nie? Zdradzę wam protip, na którym zyskałem kiedyś bardzo wiele. Zwalałem swoją robotę na słuchaczy. Czyli doprowadzałem do sytuacji, że to słuchacze robili program za mnie. Tylko to się raz może udać, a raz się nie musi udać wcale. Jak to zrobić? Wsadzić kij w mrowisko, prosząc kogoś o zdanie.
No i teraz tak. Wrzucamy temat, na przykład, mówię teraz na rybę, tęcza w kolorach LGBT na placu Zawiszy. Jak państwo myślą, czy ona powinna tam stać? Podać numer telefonu, adres mailowy i niech się kłócą, będą się kłócić. Są takie tematy, które po prostu dzielą ludzi. I jeżeli nie mamy pojęcia, o czym zrobić program, no to wrzucamy, ja nie mówię, że on musi być związany z LGBT ten temat, on może być jakikolwiek inny, na przykład czy kobiety sportowcy powinny być traktowane na równi z mężczyznami sportowcami. Bach, wrzucamy. Z doświadczeniem przyjdzie wam łatwość ogromna w znajdowaniu tematów, które dzielą ludzi. No i teraz co nam to daje? Ta polaryzacja naszych słuchaczy, polaryzacja naszych odbiorców powoduje, że oni będą się kłócić, bo ja powiem, ja zadzwonię, powiem co sądzę. No i teraz my to emitując na antenie, od razu zachęcamy kolejnego, żeby też zadzwonił i powiedział, że ten pierwszy, co on mówił, to on nie ma racji, w ogóle nie ma racji. Tutaj trzeba tylko zachować się jako moderator, schować się i to tak jak na zasadzie rzucić 2 złote i patrzeć, jak dwóch się o nie bije. Jest to metoda bardzo łatwa, najłatwiejsza w zasadzie, natomiast nie jest to metoda, którą polecam każdemu, dlatego że bardzo łatwo tutaj się narazić albo określonym środowiskom, albo łatwo się tutaj narazić po prostu komuś i dostać w mazak, jak się wyjdzie z pracy na ulicę. Wybierając aż tak kontrowersyjny temat. Dlaczego mówię o tym, że ma być kontrowersyjny? Bo jak ten temat kontrowersyjny nie będzie, to nikt wam nie zadzwoni. No jak uważacie, czy klocki Lego to powinny być częściej czerwone czy zielone? Nikogo to nie obchodzi, nikt nie zadzwoni z odpowiedzią na coś takiego, bo ten problem nikogo nie dotyczy. Ale jeżeli wrzucicie coś takiego, na co każdy, na taki temat, na który każdy Polak ma opinię, a no właśnie, to już zupełnie inaczej, nagle zaczną telefony dzwonić, gdzie 2 Polaków, tam 3 opinie i jedziemy, ogień do przodu, zrobią program za nas. Wystarczy potem tylko czytać maile, zaznaczając, jak napisał pan Marian, żeby nas nikt nie posądził o to, że my swoją opinię prezentujemy, czyli zaznaczać, że jest to cytat. Jak powiedział pan Marian, jak powiedział pan Roman, proszę bardzo, a teraz telefon, a na Facebooku to napisaliście i tak dalej, i tak co jakiś czas robić wejście. I do widzenia, będzie dziękuję za dzisiaj, do jutra. I w ten sposób słuchacze zrobili za was program. To jest pierwsza metoda, kiedy nie wiemy, o czym zrobić program. To działa tylko, kiedy robimy na żywo oczywiście. No, tak jak ja teraz tutaj nagrywam, no to się nie uda ta sztuka, no bo no nie mogę na bieżąco czytać to, co wy tam piszecie w komentarzach. Druga metoda to jest po prostu opowiadanie o muzyce, która sobie gra na antenie. To jest najprostsze rozwiązanie również, obok tego, które powiedziałem. Chyba jest jeszcze prostsze niż to pierwsze, które podałem, czyli wsadzanie kija w mrowisko. No bo przecież między tymi naszymi wejściami, gdy my coś mówimy, to tam jest nawtykana muzyka. Tam albo myśmy sobie sami ponawtykali piosenek, albo nam ponawtykał szanowny music programmer tak zwany, czyli człowiek, który odpowiada za programowanie muzyki w stacji, czy tam dyrektor muzyczny, jeden z nich. I no oni to robią najczęściej wcześniej, nie w dniu, kiedy jest emisja, tylko dzień wcześniej, zatem my sobie możemy zupełnie spokojnie usiąść, popatrzeć, jakie piosenki mamy w programie, jakie utwory muzyczno-liryczne, no i na podstawie tego, co tam ma nam grać na antenie, po prostu opowiadać o muzyce, poznajdować ciekawostki, mówić, o proszę, a ten zespół, co teraz za chwilę będzie, to w zasadzie to oni grają koncert za 2 tygodnie, a tutaj kiedyś Mick Jagger się potknął i a propos potykania się, to teraz o kamieniu, czyli Stone Cold Crazy i Queen na przykład, to jest metoda aproposa. A propos metody aproposa, to też jest pewien sposób na konstruowanie myśli, tylko przestrzegam przed zbytnim upraszczaniem tego typu rzeczy. Mój kolega Michał kiedyś takie wejście zrobił na antenę. Też nie miał chyba pomysłu, o czym ma się odezwać, więc popatrzył, jaki ma utwór. Aha, dobra, już wiem, robimy wejście. Będzie wejście życia. Ja siedziałem z nim wtedy w studiu, pamiętam. No i Michał włączył mikrofon i mówi tak. Dzisiaj wieczorem mecz w piłkę nożną. Nasza reprezentacja będzie grała, zatem trzymamy kciuki. Szanowni Państwo, skoro piłka, to wiadomo, że piłka jest okrągła, tak jak ziemia. Ziemia też jest okrągła, a skoro ziemia, to Michael Jackson i We Are The World. Takie wejście Michał zrobił. Ja tam strasznie głośno się śmiałem, on się trochę obruszył wtedy. To jest takie doprowadzenie ad absurdum już metody aproposa, ale rzeczywiście jakiś tam ciąg myślowy nastąpił, zatem no, udało się skonstruować wejście o niczym, wiedząc tylko, że dzisiaj wieczorem jest mecz, no i że Michael Jackson zaraz, czy to wejście było dobre, to już jest w ogóle inna sprawa, nie? Tu nie rozmawiamy już o jakości, tylko o tym, żeby przyjść i po prostu zrobić program o czymkolwiek, bo w ogóle nie mamy pojęcia o czym. Trzecia metoda, uwaga, Wikipedia.
Wikipedia to jest moja najmniej ulubiona metoda konstruowania programów do radia, bo jak w jednym z filmów już tutaj na tym kanale mówiłem, robienie programów z Wikipedii jest oznaką największego lenistwa na świecie, czyli już mi się kompletnie nie chciało niczego szukać, kompletnie nie mam pojęcia i nie mam w ogóle nic do powiedzenia, nie mam zupełnie pomysłu, mam kaca, doła, nie mam siły, nie chce mi się, dobra, Wikipedia. Na tej Wikipedii naprawdę jest dużo rzeczy, typu imieniny, typu rocznice, kiedy się królowa Jadwiga urodziła. Pytanie, czy opowiadanie takich rzeczy w miejscu, do którego przyszliśmy, do pracy, jest na miejscu. Tak, to zdanie miało sens wbrew pozorom. Ekstremalnym przykładem wykorzystania Wikipedii w wejściu antenowym jest moje ukochane Radio Oko. Radio Oko to jest radio z Ostrołęki. Kiedyś przejeżdżałem przez Ostrołękę, pomyślałem, że włączę Radio Oko. To jest Radio Oko to jest w ogóle temat na cały materiał. Mogę o nich nagrywać filmy bardzo długo. Naprawdę. Jeden przykład wam teraz podam. Niedziela była, to pamiętam. Godziny nie pamiętam, zdawać by się mogło około 17 to było, jak przejeżdżałem przez Ostrołękę. Jadę dzielnie samochodem i słyszę szanownego prezentera, no w raczej sędziwym wieku, podeszłym wieku. Myślę, że po prostu chciał pracować w radiu, ktoś mu to umożliwił, bardzo zacna inicjatywa. Ten nobliwy jegomość, no zaczyna mówić, że dzień dobry, mamy dzisiaj niedzielę, taki i taki dzień miesiąca. Ja sobie myślę, oho, dobrze jest, będzie z Wikipedii jechał. Posłuchamy i zrobiłem głośniej. I pan przeczytał na początku no, to, co jest tam na Wikipedii na początku, czyli wszystkie rzeczy typu do końca roku pozostało tyle dni, imieniny dzisiaj obchodzi. Kto zagląda na Wikipedię, ten wie, że tam tych imienin jest wypisane, potrafi być 30 imion, więc przejechał wszystko. To uznał za właściwy moment, albo on, albo jego realizator, żeby odpalić pod spodem utwór November Rain. Guns N' Roses. Ten numer ma 9 minut prawie, z czego chyba ze 2 minuty to jest samo intro. Jak zapewne wiecie z filmów na tym kanale, to intro jest po to, żeby na nim gadać, no więc pan się nie krępował wcale, a wcale. No problem jest taki, że intro się skończyło, Axl Rose zaczyna śpiewać pierwsze nuty swojej części utworu, a pan prezenter Radia Oko jest dopiero na 12 wieku w datach, bo on wszystkie daty po kolei czytał. Czyli dzisiaj, dokładnie 742 lata temu, Ulrich von Jungingen wykonał salto w zbroi. Rok później, i on tak jedzie tą Wikipedią, nie? Utwór dojechał gdzieś do 7 minuty, skończyły się panu wydarzenia ze świata, zaczął jechać wydarzeniami z Polski. W ogóle jakby nie słysząc, że tam on śpiewa, ten Axl, że Slash solówki gra, tylko pan czyta. Minutę przed końcem utworu pan dojechał do końca tejże Wikipedii z datami i powiedział, że więcej na temat tego, co się dzisiaj wydarzyło, już za chwilę. Dograła minuta utworu brakująca do końca i pan pojechał od nowa. Było to ze 2 czy 3 lata temu, pamiętam, nie wiem, czy ten gentleman dalej tam pracuje. Także Wikipedia, proszę państwa, jest jakimś rozwiązaniem, ale uważam, że jest najgorszym. Pomijam już sposób realizacji w Radiu Oko. Dlaczego jest najgorszym? Dlatego, że do Wikipedii zaglądają wszyscy. Czyli wy, robiąc program z Wikipedii, nie wyróżnicie się już zupełnie niczym. Będziecie gadać o tym samym, o czym gadają wszyscy inni. Czyli dzisiaj mamy rocznicę, nie wiem, wypuszczenia dużego Fiata. Pierwszy zjechał z taśmy duży Fiat. No to gwarantuję wam, że nie będziecie jedynymi, którzy o tym powiedzą, bo to jest najprostszy temat. Wiadomo, że chwyci, bo każdy, albo jego ojciec, albo sam zainteresowany słuchacz miał dużego Fiata, każdy albo zna kogoś, kto miał. To jest taki temat bliski ludziom, więc każdy to załapie. Ale no, każdy prezenterzyna, dziennikarzyna i redaktorzyna wie o tym, że ten temat załapie, więc też go wykorzysta. Zatem ja Wikipedii nie polecam. Jeżeli mają państwo pomysły, skąd jeszcze czerpać inspiracje do opowiadania różnych rzeczy, do kamery czy też do mikrofonu, zachęcam tutaj do sekcji komentarze. Zapraszam, polecam i do zobaczenia w następnym Widele w Sterele. Pa!